geograficznym, który dotykamy, musimy widzieć wiele płaszczyzn. Dziś bardzo redukcyjnie się do tego podchodzi. Jeżeli w środowiskach katolickich się mówi, to często demografię rozumie się w kontekście aborcji czy ewentualnie dzietności. Natomiast problem jest bardzo szeroki. Demografia to cały świat polityki, ustawodawstwa. To prawa fiskalne, prorodzinne albo antyrodzinne. Demografia to cała psychologia i socjologia, to znaczy kreowanie w społeczeństwie modelu, że kto ma wiele dzieci jest dobrodziejem narodu, a ci starzy kawalerowie, ci wałkowie i tak dalej, to są ci, na których dzieci z rodzin wielodzietnych będą pracować, albo kreowanie zupełnie innego modelu poprzez programy, style życia, nagłaśnianie, prawda, co najwyżej jedno dziecko, bardziej konsumpcyjny styl życia. Demografia to również osiąganie celów w przyszłości. I stan tu i teraz, jaki jest w Polsce, a proszę zwróćmy uwagę, że już od kilku lat, nazwę to bardzo delikatnie, bardzo świeckie instytucje, żeby nie powiedzieć dosadniej, jak Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, jak Onet.pl, czy czasopisma popularno-naukowe, podają bardzo alarmujące wskaźniki dla Polski i dla Europy, gdzie jasno wynika, Europa wymiera. Mówię o tych rodzimych, cywilizacyjnie, kulturowo Europejczykach, Polakach, Słowianach i tak dalej. Problem jest poważny, ponieważ my nie stoimy na krawędzi, myśmy weszli już w ten obszar katastrofy demograficznej. Jego jeszcze dzisiaj nie widać, bo procesy demograficzne mają pewną bezwładność, pewną rozciągliwość w czasie. I nie chodzi tu tylko o problemy przyszłego ZUS-u, ale o bardziej egzystencjalne. O to, czy dany naród polski, ukraiński, rosyjski, czy fizycznie będzie istniał, czy za kilkadziesiąt lat, czy sto kilkadziesiąt lat po prostu zniknie z kuli ziemskiej. Jeżeli okazuje się, że w Rosji rodzimych Rosjan, dane sprzed 4 lat, ubywa rocznie 700 tysięcy obywateli. Jeżeli zobaczymy tendencje demograficzne podawane przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce, szczególnie te najdalsze prognozy do 2050 roku, gdzie kilkaset tysięcy rocznie będzie ubywać Polaków, jeżeli te parametry będą się utrzymywać, to wtedy widać dopiero grozę. I być może zrealizuje się, czy ziści się plan, by Polaków, jak Państwo macie to tutaj na tej tablicy po bogach obserwowane, materiał źródłowy, proszę nic nie wierzyć, tylko sprawdzać, to jest wywiad z profesorem Madousem z Klubu Rzymskiego, raport Granice Wzrostu, gdzie Expressis Verbis z redaktorem warszawskiej kultury ze stycznia 1975 roku podaje, że optymalną liczbą obywateli dla Polski, żeby biorąc pod uwagę bogactwa naturalne, dobrobyt społeczeństwa, jest 15 milionów obywateli. W czasach Gierka, w latach 70. tą katastrofę wcześniejszą demograficzną udawało się bardzo skutecznie powstrzymywać. Dziś ona powróciła, III RP powróciła. Dlatego chciałbym poprosić teraz o wykład pana docenta Józefa Koseckiego, jedynego w Polsce samodzielnego pracownika naukowego ze specjalnością cybernetyki społecznej, czyli nauki o mechanizmach sterowania w społeczeństwie, przedmiotu, który od kilkudziesięciu lat nie jest wykładany z nich z ratio studiorum, z programów nauczania wszystkich polskich uczelni. By jako ten człowiek, który z jednej strony czynnie współpracował z panem Walentym Małgnańskim, szczególnie na płaszczyźnie demograficznej, ideologicznej, gdzie pan Walenty był całym ideologiem Ligi Narodowo-Demograficznej w tych sprawach, a z drugiej strony człowiekiem, który od połowy lat 70. podjął próbę z grupą ludzi w legalnych, perelowskich aparatach władzy, dziś byśmy powiedzieli słowo lobbowania, ale realnego wpływania na ośrodki decyzyjne, by odwrócić politykę depopulacyjną, prowadzić politykę prorodzinną. Jest świadkiem tej wewnętrznej, realnej walki ścierania się różnych sił, ale jest również świadkiem, czy osobą, która dotarła do źródeł, które wyjaśniają, dlaczego my dzisiaj, powiedzmy od kilkunastu lat, mamy taką politykę, jeśli chodzi o zasiłki rodzinne, jeśli chodzi o propagowanie homoseksualizmu, antykoncepcji, wielu innych rzeczy. Czy to się wzięło znikąd? Czy jest tam być może kontynuacja jakiegoś wcześniej bardzo precyzyjnie przemyślanego planu dla Polaków i dla Słowian, aż po narody Kaukazu? Panie docencie, bardzo proszę.
Więc proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takiej sesji poświęconej pamięci mego mistrza, pana Walentego Majdańskiego, który zainteresował mnie tym, co można by nazwać demografią polityczną. To jest przedmiot, którego nie ma na naszych studiach. Sprawdzałem, na żadnej uczelni coś takiego nie istnieje, ale polityka demograficzna jest realizowana, świadomie lub nieświadomie. Oczywiście chciałbym tu pokazać Państwu proces. Obecna katastrofalna sytuacja demograficzna, która charakteryzuje się, mówiąc krótko i popularnie, tym, że populacja polska reprodukuje się już tylko w 63%. To jest pełna katastrofa. Po dwóch pokoleniach taka populacja wymiera całkowicie. Tu widzimy, co to znaczy cywilizacja śmierci. Mamy demograficzną interpretację tego pojęcia. No ale proszę Państwa, to był proces. To się nie działo tak nagle i wiadomo skąd. Tylko był to proces w dużej mierze sterowany. Ja bym chciał pokazać Państwu genezę tego. No nie będę sięgał do czasów Malthusa, to jest odległa perspektywa, dwa wieki, tylko tutaj, za mego życia. Bo jak powiedział pan Wronka, byłem świadkiem pewnych zjawisk, na który zwrócił mi uwagę właśnie pan Walenty Majdański. Otóż, proszę Państwa, podstawowe założenia polityki demograficznej władz okupacyjnych niemieckich wobec ludności polskiej zostały zawarte w opracowanym na zlecenie Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP przez doktora Wetzla, kierownika Centrali Doradczej Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych oraz doktora Hechta, kierownika oddziału dla Volksdeutschów i mniejszości w Urzędzie do Spraw Rasowo-Politycznych. Dokument miał tytuł Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia i nosi datę 25 listopada 1939 roku. Czyli zaraz po rozpoczęciu hitlerowskiej okupacji w Polsce. No i tutaj zacytuję ten źródłowy materiał, bo chyba materiały źródłowe są najcenniejsze. Cytuję. Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przeniesieniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Wszystkie środki, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzanie płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Koniec cytatu. Proszę Państwa, ten krótki program proszę porównać z tym, co się dzieje, co Państwo obserwują. Co się dzieje z naszą służbą zdrowia, jakie potężne lobby działają, żeby doprowadzić do praktycznie pełnej niekaralności, jak to hitlerowcy nazywali spędzania płodu. Teraz to się nazywa aborcją, a po polsku to jest po prostu mordowanie dzieci nienarodzonych. Więc proszę Państwa, wielu ludzi nie zdaje sobie absolutnie sprawy, że spełniają funkcję, bo Stalin to nazywał pożytecznych idiotów posthitlerowskich. No ja nazywam to delikatnie, pożytecznych ignorantów. To są często ludzie działający w dobrej wierze, tylko nie znający tych dokumentów. No proszę mi pokazać, kto dzisiaj poza mną i paru moimi seminarzystami w niszowych gazetach, kto się odważy te materiały opublikować dzisiaj. No i proszę Państwa, to na tym się nie skończyło. Później ten plan był opracowywany
bardziej szczegółowo i mogą Państwo znaleźć materiały w zeszytach oświęcimskich, numer drugi z 1958 roku. Te materiały właśnie otrzymałem od świętej pamięci pana Walentego Majdańskiego. On pierwszy mnie uświadomił w tych sprawach, bo też byłem ignorantem. I to jest, proszę Państwa, to są dokumenty ze sprawy karnej SS Brygady Führera Karla Klauberga. Jeden z tych dokumentów dotyczy Generalnego Planu Wschodniego Reichsführera SS. Pochodzi z 1942 roku, kiedy hitlerowcom się wydawało, że wygrają wojnę i będą mieli dużo czasu, żeby urządzać po swojemu wschód, czyli Ostpolitik. Ja tu zacytuję ten materiał. Tam zresztą Państwo znajdą nawet fotokopię oryginalnych materiałów w języku niemieckim i jest polskie tłumaczenie przez ubiegłych tłumaczy dokonane. Więc proszę Państwa, przeczytam Państwu obszerne fragmenty, ale posłużę się moją książką Cybernetyka Kultury, wydaną w 1974 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy w nakładzie 10 000 egzemplarzy. A jest to dowód rzeczowy naszej walki, którą prowadziliśmy na odcinku demograficznym. Po prostu o zachowanie istnienia narodu polskiego. I ja specjalnie będę z tego tekstu cytował, jako że niestety tekst jest nadal aktualny. Więc proszę posłuchać, cytuję. To oczywiście trzeba przytoczyć autora. Autorem jest tenże dr Wetzel, który opracował ten program, który Państwu cytowałem z 1939 roku. Tutaj on sprawę rozwinął. Cytuję. Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. No i dalej, proszę Państwa, tu koniec cytatu. Doktor Wetzel rozwija wizję urządzenia całego Wschodu, to znaczy wizję polityki analogicznej w stosunku do narodu rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i nawet narodów kaukaskich. Proszę posłuchać, cytuję. Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w powodowaniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt
i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka i tym podobnych instytucji. Nam, Niemcom, chodzi tylko o to, żeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy już nie było w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Bo tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Koniec cytatu. Proszę Państwa, oczywiście szły tutaj za tym również określone pociągnięcia w zakresie polityki w stosunku do rodziny. I tutaj mamy bardzo ciekawe znowu środki, które zacytuję za książką profesora Rosetta. A więc, redukcja świadczeń chorobowych z tytułu ubezpieczenia społecznego, ograniczenie lecznictwa szpitalnego, zawieszenie zasiłków rodzinnych i świadczeń z tytułu macierzyństwa, obowiązujący na terenach włączonych do Rzeszy Niemieckiej zakaz zawierania małżeństw przez mężczyzn w wieku poniżej 28 lat i przez kobiety w wieku poniżej 24 lat. Całkowity zakaz zawierania małżeństw przez osoby wywiezione do Niemiec na roboty. Ta polityka okupantów hitlerowskich dawała rezultaty. W 1942 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa stopa urodzeń wynosiła 18,6%. No, ale proszę Państwa, w trzeciej RP, tej najjaśniejszej, wolnej, wolnorynkowej, demokratycznej, etc., etc., stopa ta spadła do 9,2%, czyli mniej niż połowa tego, co w czasie wojny. A chyba nie muszę numeratywnie wymieniać, które z tych planów Reichsführera SS były i są nadal realizowane konsekwentnie na terenie Polski. Oczywiście nie tylko na terenie Polski. No, choćby sprawa lecznictwa szpitalnego, choćby, proszę Państwa, no tutaj nie ma zakazu zawierania małżeństw w młodym wieku, ale bodźce ekonomiczne do tego prowadzą. Nie potrzeba zakazu. A dlaczego ten wiek tutaj jest wyznaczony? Otóż profesor Troszyński, który był długie lata krajowym specjalistą do spraw ginekologii i położnictwa, a także jego mistrz, profesor Roszkowski, który przedtem tę funkcję pełnił, na takiej konferencji demograficznej w roku pańskim 71 tłumaczył, że z punktu widzenia ginekologa i położnika optymalny wiek dla posiadania pierwszego dziecka to dla kobiety właśnie 20-24 lata. Następne dzieci już mogą być nawet w wieku 40 paru, ale optymalny okres na pierwsze dziecko 20-24, dlatego że później w miarę upływu czasu rośnie prawdopodobieństwa różnych powikłań. Już nie będę w to wnikał, ale ci dwaj profesorowie wymieniali to wszystko enumeratywnie, łącznie z prawdopodobieństwami. Proszę Państwa, tutaj hitlerowcy bardzo precyzyjnie, chyba też na podstawie ekspertyz, ustalali ten wiek. Proszę Państwa, w oparciu o ten generalny plan wschodni, który miał miejsce, został opracowany, ściśle mówiąc, w 1942 roku w szczegółach, a w pigułce już w 1939. 9 marca 1943 roku rozporządzeniem generalnego gubernatora Franka, Ferormu, wprowadzono pełną niekaralność aborcji dokonywanych przez Polki i przedstawicielki innych niższych narodów. Zwiększono natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich aż do kary śmierci łącznie, a co najmniej obóz koncentracyjny. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe. Jak była na ten temat dyskusja w Sejmie, to ja patrzę w telewizji, a tu występuje profesor Bender i mówi tak, właśnie udostępnienie aborcji z tak zwanych przyczyn społecznych, to jest powrót do czasów hitlerowskich. Na to odpowiada mu
ówczesny chyba minister był wtedy pan Miller i mówi, no jak to przecież hitlerowcy karali za aborcję. Ani jeden, ani drugi nie powiedział, jak to było naprawdę. Jedno jest dezinformacją i drugie jest dezinformacją. A precyzyjna, albo może im to ocenzurowano, to ja już nie wiem, jak to było od kuchni. Natomiast prawda jest taka, że i w jednym stwierdzeniu i w drugim była prawda, ale niepełna. A niepełna prawda to jest cała nieprawda. To znaczy, hitlerowcy, czyli Himmler, bo to jego plan był, udostępnił aborcję na życzenie dla wszystkich kobiet niższych ras, jak oni to nazywali. No czyli według naszych lobbystów proaborcyjnych to Himmler był dobrodziejem dla Polek, Ukrainek, Rosjanek, etc., etc. Natomiast ostre kary dla aborcji Niemek. No to wynika z tego, że po co my mamy pretensje do Hitlera i jego Reichsführera SS Heinricha Himmlera, skoro dla Polek oni byli dobrodziejami w rozumieniu tych pań właśnie specjalistek od lobowania za pełną dostępnością aborcji, a katem był dla Niemek. No tak by z tego wynikało. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak właśnie były te dyskusje w Sejmie, to jeden z profesorów z lewicy, no już nie będę wymieniał nazwiska, bo takich jest więcej, na konferencji naukowej pyta się mnie, a po czyjej stronie ja w tym sporze ja jestem. No nie znam po prostu jako socjocybernetyka. Ja mówię, no oczywiście, ja jako cybernetyk uważam, że człowiek jako proces autonomiczny w rozumieniu teorii procesów cybernetycznych, to jak każdy taki proces rozpoczyna się w momencie uruchomienia programu, a to jest moment, no pan kolega to nazwie zapłodnienia, katolicy to nazwą poczęciem, ale wiadomo o co chodzi. No ja pierwszy raz coś takiego słyszę i taki przerażony mówi, czy pan przypadkiem jest doradcą episkopatu? Ja mówię nie, a to całe szczęście, bo byłby pan dla nas groźny. Ten człowiek dość inteligentny, ale w horyzoncie takim, powiedziałbym, taktycznym, co najwyżej. To jest horyzont sierżanta w okopach, który tylko myśli, jak rzucić granat, w tym wypadku granat informacyjny do okopu przeciwnika, albo czy przeciwnik jemu nie wrzuci takiego granatu. No ale taka jest mentalność naszych elit, proszę Państwa. Ja dlatego nie wymieniam nazwiska, bo nie chcę się tu pastwić nad jednym człowiekiem, a takich są legiony przecież. Wystarczy telewizję stworzyć, można ich zobaczyć. Proszę Państwa, tutaj sytuacja w okresie PRL-u była zróżnicowana. W tej chwili obecna propaganda obecnego reżimu, ja to nie zawaham się tak nazwać, ja to nazywam reżimem okupacji informacyjnej. Nasi okupanci informacyjni to jest nowy rodzaj okupacji, okupacja odpowiednia dla epoki rewolucji informacyjnej. Po prostu w tej chwili blokują wszelkie uświadamianie czy informowanie w istotnych sprawach narodu polskiego, a zwłaszcza jego elit. Jak ktoś to próbuje robić, to się od razu uruchamia stereotypy. Stereotypy są różne w zależności od klienteli. Więc jeżeli ktoś poszedłby uświadamiać w tej sprawie lewicę, bo tam jest bardzo wielu ludzi dobrej woli, tylko nieuświadomionych, ja to nie nazywam. Stalin to nazywał pożyteczni idioci, ale to jest obraźliwe. Ja nazywam pożyteczni ignoranci po prostu, a to już nie jest obraźliwe, bo ignorancja w tym wypadku jest niezawiniona. Więc proszę Państwa, tutaj uświadamianie ludzi ma zasadnicze znaczenie, żeby ludzie zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje. My mamy być informacyjną neokolonią, dojową gospodarczą i ile miejsca dla nas jest przewidziane na ziemi, to jak wspominał kolega Wronka, powiedział profesor Meadows, Dennis Meadows, to jest szef zespołu, który opracował słynny pierwszy raport rzymski, więc to jest jeden z czołowych intelektualistów współczesnych
I profesor Denis Meadow w tym wywiadzie, to był wywiad dla, proszę Państwa, kultury, ale warszawski, nie paryski. Paryska się tym akurat nie zajmowała. I kultura paryska zrobiła wywiad z profesorem Meadowcem. No, mam tutaj ten tekst. Pod tytułem Granice prognozy. 12 stycznia 1975 roku Denis Meadow powiada tak. No, pytanie najpierw zacytuję. Wydaje mi się, że granice wzrostu nie uwzględniają różnic między typem gospodarki socjalistycznej i kapitalistycznej, że nie uwzględniają tempa. Moglibyśmy to nazwać socjalistyczną teorią wzrostu. A teraz Denis Meadow odpowiada. Wolałbym odpowiedzieć nie bezpośrednio. Na przykład jeśli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę. Dalej, jeżeli chodzi o Polskę, widzę takie problemy. Po pierwsze właśnie zahamowanie eksplozji demograficznej, po drugie rozwijanie długofalowej polityki energetycznej opartej o własne surowce, w tym przypadku węgiel, z uwzględnieniem problemu ochrony środowiska. Koniec cytatu. To jest autoryzowany wywiad. Czyli mają Państwo źródło tutaj. No a jak to wyglądało w okresie PRL-u? Obecna propaganda naszych okupantów informacyjnych i służących im pożytecznych ignorantów, którzy często działają w dobrej wierze, zaznaczam. Proszę Państwa, zrzuca cały okres PRL-u do jednego worka. To wszystko komunistyczna swołocz, można by powiedzieć tak po rosyjsku. Bo też to są ludzie mentalnie kompletnie zrusyfikowani. Oni plują na Rosję, plują na komunizm, a mentalnie są całkowicie zrusyfikowani i całkowicie mają mentalność poststalinowską, bo rozróżniam komunizm trockistowskiego i stalinowskiego, trockistowskiej wersji. No, w Polsce w tej chwili jest kompletna ignorancja. Mogą Państwo znaleźć na portalu polskamyślnaukowa.net mój wykład o różnicach między stalinizmem i trockizmem. Jedno komunizm i drugie komunizm. No, ale jedni komuniści mordowali drugich komunistów, więc jakieś tam musiały być istotne różnice i były. Więc ja tu mówię o poststalinowskiej mentalności, nie trockistowskiej. Otóż proszę Państwa, po wojnie realizacja w Polsce tego planu himmlerowskiego była po prostu psychologicznie niemożliwa. Zbyt świeże w naszej pamięci były doświadczenia okupacji. Nikt nie mógł się odważyć na próbę realizacji tego. I dlatego na przykład w kodeksie karnym, który obowiązywał w wersji przedwojennej, były kary za zabicie dziecka nienarodzonego, kary więzienia przewidziane, analogicznie jak to jest teraz. Ta sytuacja trwała do 1956 roku. I w tym okresie, no to właśnie jest informacja źródłowa do sprawdzenia w rocznikach statystycznych, która burzy jednolity stereotyp, że wszystko co w PRL-u to było złe. No, okazuje się, że właśnie w okresie stalinowskim przyrost naturalny był bardzo wysoki i na przykład w roku pańskim 55, a to jest ostatni rok tego, co można by nazwać w Polsce systemem stalinowskim, choć już Stalin wtedy fizycznie nie żył, urodziło się 794 tysiące dzieci, a współczynnik reprodukcji ludności był około 1,5. Czyli populacja się reprodukowała w formie silnie rozszerzonej. Następne pokolenie było o 50% liczniejsze niż poprzednie. To jest okres stalinowski. Teraz przyszedł 55 rok, odprężenie, Zachód Chruszczowowi, który reprezentował wtedy Imperium Radzieckie,
zasugerował bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chcecie przekonać nas o tym, że nie macie agresywnych zamiarów, a zarazem podwyższyć stopę życiową u siebie, to musicie ograniczyć przyrost naturalny. I to i dla was będzie dobrze, i dla was. Chruszczow połknął ten haczyk. Oczywiście nie podejrzewał Chruszczowa o to, że był kapturowym, że był, przepraszam, agentem Zachodu. Był po prostu pożytecznym ignorantem, który spełnił funkcję agenta kapturowego dywersji. A kapturowy agent to jest taki, który nawet o tym nie wie, że jest agentem. Jest inspirowany, wykorzystywany i sam nie wie, co czyni. Zresztą w tej chwili tak podam Państwu na marginesie, że dopiero dwa lata temu jeden z badaczy IPN-owskich odkrył, że takie zwierzę jak agenci kapturowi istnieli. Ale do dziś IPN nie umie rozróżniać agentów rzeczywistych od kapturowych, to tak na marginesie. Więc w tym wypadku Chruszczow zadziałał kapturowy agent Zachodu. Działał w dobrej wierze, myślał, że to będzie w interesie Imperium Radzieckiego. No. I co zrobił? Rozpoczął politykę depopulacyjną. Najpierw w Związku Radzieckim takim mierzalnym sygnałem tego było dopuszczenie mordowania dzieci nienarodzonych, najpierw radzieckich, na życzenie, czyli z tak zwanych przyczyn społecznych. Potem inne kraje poszły jak za panią matką, z wyjątkiem NRD, co jest też godne odnotowania. Cała reszta poszła jak za panią matką, no właśnie to jest godne odnotowania w kontekście planu Reichsführera SS opracowanego przez doktora Wetzla i doktora Hechta. Niemcy za dobrze znali sprawę, żeby musieli coś takiego dopuścić wtedy. Proszę Państwa, w Polsce w kwietniu 1956 roku na fali liberalizacji, destalinizacji, wprowadzania socjalizmu rynkowego wprowadzono dopuszczalność mordowania dzieci nienarodzonych. No bo w tym gronie nie muszę się bawić w eufemizmy chyba, praktycznie na życzenie, z tak zwanych względów społecznych. Jeszcze potem, w 1959 roku to zostało jeszcze wzmocnione. Towarzysz Wiesław na zjeździe PZPR w 1959 roku wygłosił bardzo długie przemówienie, to też był wybitny ekonomista, zresztą z podobnych podręczników kształcony jak bywszy towarzysz Balcerowicz czy inni. No to proszę Państwa, to ja streszczę to krótko, co Gomułka wtedy powiedział, że towarzysze, stopa życiowa nie może wzrosnąć tak, jak powinna, bo rodzi się za dużo dzieci, a na wsi jest za dużo koni. Żeby wyżywić te dzieci, te konie, musimy sprowadzać zboże i na to zboże musimy wydawać cenne, tak potrzebne naszemu krajowi dewizy. Towarzysz Wiesław dostał prawa i wtedy już zniesiono praktycznie rozporządzeniem ministra zdrowia wszelkie ograniczenia na każde życzenie, jak tylko kobieta poszła i oświadczyła, że chce dokonać tego tak zwanego zabiegu. Ja pamiętam, że kiedy na takiej konferencji międzynarodowej byliśmy z kolegą Wronką w Kamieńcu Podolskim, w zeszłym roku polski naukowiec zgłosił protest, jak jeden z referentów mówi o zabijaniu dzieci nienarodzonych, tylko mówi, że to trzeba, to razi go i trzeba to inaczej nazwać. Ja mówię, no to nazwijmy to zabieg przerwania życia. Tylko wtedy zamiast morderstwo też konsekwentnie trzeba mówić, że zabieg przerwania życia. No i trzeba będzie mówić, że hitlerowcy po prostu dokonywali w skali masowej zabiegów przerwania życia, zgodnie zresztą z ustaleniami ustaw norymberskich, bo oni najpierw zrobili podkładki prawne, a później no, po naszemu mordowani, a po ich po dzisiejszej poprawności politycznej dokonywali zabiegów przerwania życia, prawda, w skali masowej. Więc proszę Państwa, to jest taka sytuacja. No i urodzenia zaczęły spadać. W roku, proszę Państwa, 70
urodziło się tylko 548 tysięcy dzieci. Nawet w 69 to było 524 tysiące. Z 794 na 524 tysiące. I w tym okresie myśmy pod wpływem natchnienia pana Walentego Majdańskiego, który nam dostarczył te materiały himmlerowskie właśnie z zeszytów oświęcińskich, zaczęli robić pracę uświadamiającą wśród młodzieży. Założyliśmy organizację o nazwie Liga Narodowo-Demokratyczna i te materiały właśnie, no nie tylko to, ale przede wszystkim te materiały żeśmy upowszechniali. Skończyło się to tym, że w 60 roku zostaliśmy aresztowani, wszystkie te materiały nam zabrano i zostaliśmy w 61 roku skazani za przynależność do nielegalnej antyustrojowej organizacji. Więc okazuje się, że walka z hitlerowskim planem w PRL-u była traktowana jako działania antyustrojowe. No, bardzo ciekawa rzecz. No, ale sytuacja zaczęła się zmieniać. Robiliśmy dużą robotę. Nasza liga działała dwoma torami. Z jednej strony w podziemiu, a tu musieliśmy po tych aresztowaniach przedsiębrać daleko idące środki ostrożności, ale drugi kierunek naszej działalności, przewidziany w naszym programie, to była infiltracja aparatu władzy. No, tylko ten aparat miał moc decyzyjną. No i zresztą z podpowiedzi pana Walentego, który się specjalizował w wynajdywaniu w dziełach klasyków marksizmu, leninizmu, tam Engelsa, Lenina, antymaltuzjańskich tekstów, plus oczywiście te teksty hitlerowskie, myśmy docierali do ludzi z aparatu partyjno-państwowego. No ja na przykład osobiście dotarłem do takiego podpułkownika z wojska wywodzącego się, który był zastępcą kierownika Wydziału Prasy KC. Przedstawiłem mu to i jeszcze dodałem komentarz. Mówię, towarzyszu, pułkowniku, przecież w tej chwili imperializm amerykański właśnie przy pomocy przerywania ciąży, przy pomocy antykoncepcji chce zniszczyć socjalizm. To jest akcja demograficznego niszczenia socjalizmu. Robi je w Związek Radziecki, nas o tym samym mówił pan Walenty. No i przekonałem tego człowieka. Mało tego, proszę was, jak przyszła nowa ekipa z Gierkiem na czele, polityka demograficzna się całkowicie zmieniła. Mało tego, otwarto nam zielone światło, no tu mam dowód rzeczowy z 1974 roku, właśnie specjalnie cytowałem plan himmlerowski z tej książki. I proszę państwa, polityka się zmieniła na pronatalistyczną. To znaczy, przede wszystkim budowano większe mieszkania, kredyty dla młodych małżeństw, duże dodatki. Ja pamiętam, w tamtych czasach mieliśmy piątkę dzieci i żona dostała wysokie dodatki na to, a ja niezależnie od tego, ponieważ wtedy sporo publikowania, płacono dość duże za to honoraria, to musiałem płacić podatek wyrównawczy, bo inni ludzie nie płacili. Ta komuna była taka wstrętna, że w ogóle obrócić podatków nie chciała w czasach Gierka. No obrzydliwe, prawda? A teraz mamy szczęście płacić podatki w najjaśniejszej pobrocznej. Wszyscy płacą, nawet emeryci i studenci. To jest dopiero wolność, hajże. No i proszę państwa, wtedy to była niewola, no tylko tacy właśnie, co za dużo zarabiali, jak ja na tych publikacjach właśnie. To płaciłem podatek wyrównawczy i miałem jeszcze istotne ulgi podatkowe na dzieci od tego podatku wyrównawczego. No już nie mówiąc o różnych innych przywilejach. I rzeczywiście, proszę państwa, to dało rezultat. Mało tego, myśmy już mieli takie wpływy w tym czasie w aparacie władzy, choć były dwa skrzydła. Było skrzydło polskie narodowe, było skrzydło antypolskie, które próbowało realizować, bronić tego planu Himmlera. No i był środek taki oportunistyczny, który tylko chciał robić karierę, no tych było najwięcej. No i proszę państwa, ta polityka dała rezultat. W roku 83
już było z 524 ilość urodzeń wzrosła na 724. A współczynnik reprodukcji, który w czasach Gomułki spadł do poziomu 1, czyli no, reprodukcja prosta populacji. No i myśmy zrobili wrzasko, to że tutaj naród może wymrzeć, jak tak dalej pójdzie. To w okresie gierkowskim i pierwsze lata po gierku wzrósł do 1,14. Czyli o 14% rozszerzona reprodukcja populacji. No ale proszę Państwa, tak zwana komuna się skończyła. To ja mówię tak zwana, bo to mentalność poststalinowska nadal funkcjonuje i to najmocniej wśród tych, co się deklarują jako antykomuniści. Proszę obserwować tych ludzi. Zresztą dam Państwu podręczną metodę do rozpoznawania podejrzanych kreatur. Proszę sobie samemu ją zastosować. Pierwsza metoda. Wywodzicie z przedwojennego podręcznika kryminalistyki polskiej Choroszewskiego. Otóż zasada jest taka, że jeśli ktoś przychodzi z doniesieniem o przestępstwie, to śledztwo rozpoczyna się od pierwszej hipotezy, że to przestępstwo popełnił ten, kto przyszedł z donosem. No na przykład w tej chwili ci, co przychodzą z donosami, że ktoś był na przykład agentem, to trzeba się zastanowić, czy oni właśnie nie są takowymi. Bo stara metoda łapać złodzieja. Złodziej biegnie z łupem pod pachą i wrzeszczy, o łapać złodzieja, tam, patrzcie, o tam jest złodziej. Stara metoda. A dwie metody pochodzą ze wspomnień Brygady Führera SS, czyli generała Brygady SS Klauberga, który, przepraszam, nie Klauberga, tylko Schellenberga, Waltera Schellenberga, który był szefem wywiadu w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. I on powiedział, że na dwa rodzaje ludzi kontrwywiad powinien zwracać uwagę. Pierwsze to są ludzie, którzy zmieniali przekonania, bo oni są jak zwichnięty staw, i nigdy nie wiadomo, gdzie się obrócą. Ja nie będę nikogo palcem wytykał, ale proszę patrzeć na tych, co zmieniali przekonania. No choćby teraz w kampanii wyborczej roi się od takich. Drugi rodzaj osób podejrzanych dla kontrwywiadu to są ludzie nadgorliwi. Bo oni zwykle swoją nadgorliwością chcą pokryć jakieś swoje ciemne strony. Więc na przykład biorąc te trzy zasady, jedną polską i dwie niemieckie, jak widzicie Państwo, jestem super Europejczykiem, to wynikało, że ci, co najgłośniej brzeszczą przeciwko Rosji i komunizmowi, to są pierwsi podejrzani o to, że są agentami właśnie ruskimi. Ci, co brzeszczą, że ktoś jest agentem SB, to jest pierwszy podejrzany człowiek o to, że sam był takim agentem. I to można wyliczać w cybernetyce społecznej, jest taka metoda obliczeń i to się, no taka najprostsza metoda, jeden przypadek to jest przypadek, to mamy 0,5-0,5 prawdopodobieństwa, a przypadki, no to jest bieg okoliczności, to już prawdopodobieństwo przypadku jest tylko 0,25, no to jeszcze jest bieg okoliczności. 3, to już pachnie prawidłowością. No to już wtedy mamy tylko, to już mamy 0,875, że to jest prawidłowość. To jest po prostu rachunek prawdopodobieństwa dla zdarzeń niezależnych. Proszę Państwa, więc te trzy metody, co podałem, które jak chcecie dla celów operacyjnych, jak ktoś te trzy warunki spełnia, to już no, procesowo to jeszcze nie wystarczy, ale operacyjnie to już wystarczy, żeby go ocenić. Proszę Państwa, i teraz co się stało po 1989 roku? Zlikwidowano politykę prorodzinną, która przedtem funkcjonowała. Wprowadzono politykę, która doprowadziła do masowego bezrobocia, głównie wśród młodzieży, czyli u potencjalnych matek i potencjalnych ojców. I wreszcie, proszę Państwa, wprowadzono propagandę konsumeryzmu i seksizmu. A seksu to dzieci nie ma. Ja tak po wojskowemu powiem, przepraszam, grubasznie.
Nie ten jest dobrym strzelcem, co dużo strzela i zużywa dużo amunicji, tylko ten, co strzela celnie. To jest również w tej dziedzinie istotne. Jak jest za dużo seksu, to jest zużywanie dużo amunicji, ale nie celnie. Zwłaszcza w sytuacji, jak się ludziom mówi, że no dziecko to jest wypadek przy pracy i tak dalej, no cała ta propaganda według doktora Wetzla jest w mediach obserwowalna. No i rezultat nie kazał na siebie długo czekać, proszę Państwa. Na przykład w 2003 roku już współczynnik reprodukcji był 0,6, czyli populacja się reprodukowała tylko w 60%. No, proszę Państwa, to już jest wymieranie. Jak jest poniżej 1 współczynnik reprodukcji, to już populacja wymiera szybciej lub wolniej. W czasach PRL-u, na przełomie lat 60. i 70., myśmy przekonali ówczesne władze, do czego może prowadzić dalszy spadek urodzeń. Gomułka został usunięty. Bierek zmienił tą politykę. Ale co było istotne, to dyrektor Dzienio z Komisji Planowania Rady Ministrów opracował prognozy długofalowe, opublikowane w 71 roku, i te prognozy obejmowały horyzont aż do 2040 roku, czyli okres życia, pełny okres życia jednego pokolenia. I przyjmował różne współczynniki reprodukcji ludności od 0,5, czyli system jednego dziecka, reprodukcja tylko w 50%, bo taki współczynnik już pod koniec okresu Gomułki był osiągnięty w Warszawie i w Łodzi. A model rodzinny idzie z dużych miast na prowincję, nieodwrotnie. No więc dla współczynnika 0,5, gdyby to w skali całego kraju się upowszechniło, to się okazało, że ludność Polski w 2040 roku liczyłaby już tylko 18 milionów, ale to jeszcze małe piwo. No to jest bliskie do tych postulatów Meadowsa. Tylko co się okazuje, że 45% to byłaby ludność w wieku emerytalnym, a dzieci i młodzieży tylko 9%. To jest dopiero pełna katastrofa, taka demograficzna bomba atomowa, tylko z opóźnionym rozwojem. No i proszę Państwa, były inne warianty. Maksymalny to był 1,5, czyli system trojga dzieci w rodzinie, gdyby się upowszechnił, tak jak to było w pierwszej połowie lat 50. To proszę Państwa, w 2040 roku my byśmy mieli prawie 97 milionów. Proszę patrzeć, jaka byłaby pozycja Polski w Unii Europejskiej, gdybyśmy mieli tyle, a było to w zasięgu ręki. Prymas Wyszyński mówił wtedy, pod wpływem zresztą w dużej mierze świętej pamięci pana Walentego Magdalińskiego, że Polaków powinno być 100 milionów i widzimy, jak dalekowzroczna była myśl demograficzna naszego Kościoła. Wtedy nie Niemcy miałyby główny głos w Unii Europejskiej, tylko my. No, ale po 1989 roku ta depopulacyjna polityka doprowadziła do tego, że dokładnie w 1989 roku zeszliśmy poniżej reprodukcji prostej, czyli populacja zaczęła wymierać dosłownie i ten proces trwa nadal. Kilka lat temu z inicjatywy Ligi Polskich Rodzin, popartej zresztą przez Platformę Obywatelską, o czym dzisiaj mało kto pamięta, wprowadzono becikowe i dano sygnał narodowi, że jednak dzieci są pożądane, że to nie jest ten balast niepotrzebny, tylko że to jest coś, co jest dla kraju potrzebne. Oczywiście ten bodziec w postaci becikowego to niewiele, jeszcze tam później pewne skromne bodźce dodano do tego, ale proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, kto głosował przeciwko temu. No ja nie chcę tu robić agitacji przedwyborczej, ale Państwo sobie to mogą sprawdzić, choćby przez internet, albo w starych strzywkach, starych gazet. Proszę Państwa, no tym niemniej to zostało przegłosowane, i trochę drgnęło, to
znaczy minimalna ilość urodzeń, która była w roku 2004 wypisane z roczników demograficznych. Otóż w 2004 roku było urodziło się zaledwie 351 tysięcy. Patrz na rok 83 było 724 tysiące. No to jest redukcja, to jest mniej niż połowa. Bez wojny. Wojna takich strat demograficznych nie zrobiła jak to. No i to trochę drgnęło, także w 2008 roku urodziło się 414 tysięcy. No, niewielki wzrost, ale wzrost, 351 na 414, a współczynnik reprodukcji 0,599 wzrósł do 0,632 w 2007, za 8 jeszcze nie opublikowano, bo u nas to wszystko idzie ze strasznym opóźnieniem. W PRL-u o wiele szybciej publikowano te dane, co najmniej o rok wcześniej, no ale w procesach demograficznych jeden rok to nie jest wiele, także to opóźnienie jeszcze nie jest tak istotne. I o co tutaj chodzi, proszę Państwa? Otóż uważam, że myśmy jako Polacy, jako katolicy powinni robić wszystko, żeby po pierwsze uświadomić społeczeństwu skalę zagrożenia. Trzeba ludziom uświadomić, że w Polsce jest realizowana świadomie czy nieświadomie, w dobrej czy w złej intencji. Ja w to nie wnikam, to Pan Bóg będzie na sądzie boskim to oceniał. Ja nie chcę niczyich intencji oceniać, ale obiektywnie dla mnie jako cybernetyka jest realizowana w dużej mierze, nie w całości, ale tak cirka w 60%, polityka posthitlerowska. I proszę Państwa, jest śmiechu warte, jeżeli robi się wielkie polowania na posthitleryzm, na faszyzm i tam fotografują jakiegoś młodego człowieka, co prawą rękę w faszystowskim geście podnosi. No to są tupenie, za przeproszeniem. W sytuacji, kiedy jest demograficzna polityka posthimlerowska, według wskazań doktora Wetzla, realizowana no cirka w 60%. No na szczęście nie w 100, ale na 60%. To jest neohitleryzm, to jest posthitleryzm. I tych ludzi trzeba najpierw uświadamiać, co oni robią, że wy jesteście neonazistami, obiektywnie rzecz biorąc. Chociaż głosicie hasła antynazistowskie, antyksenofobiczne, etc., etc., etc. To nieważne. To jest tylko, to są tylko teksty. A w realu domagacie się, czy realizujecie politykę posthitlerowską. I to jest realne zagrożenie postnazizmem w Polsce. A jakie jest z tego wyjście? Polityka prorodzinna. Tak jak mówił ksiądz Włodzimierz. Przecież najważniejszym, zwłaszcza w tej chwili w Polsce, a także w innych krajach zagrożonych demograficznie, najważniejszym stanowiskiem pracy jest stanowisko matki rodzącej i wychowującej dzieci. Nie można mówić, że ona jest na urlopie. Ona właśnie wykonuje najważniejszą pracę z punktu widzenia społeczeństwa. I tak powinna być traktowana. Nikt nie zastąpi matki. Nie ma na to sposobu. Żadna inżynieria genetyczna, jakieś tam cuda nie widać, nic tu nie pomogło, nie zmienią. I druga sprawa, że jeżeli nie będziemy prowadzić polityki pronatalistycznej, a to jest budownictwo mieszkaniowe, tanie kredyty dla przede wszystkim młodych małżeństw, uszanowane stanowiska pracy, jakim jest stanowisko matki w domu wychowującej dzieci, i to tym bardziej wartościowe, im więcej dzieci wychowuje, im lepiej je wychowuje, to po prostu populacja wymrze. I tego się już nawet zaczynają obawiać ośrodki europejskie, których trudno posądzać o klerykalizm, zwłaszcza klerykalizm katolicki. Już Eurostat alarmuje, i to w specyficzny sposób. Mówią, że fundusze emerytalne się zawalą. No,
prawda wynika z wszystkiego, można i poprzez pryzmat funduszy emerytalnych do tego podchodzić, aby uczciwie badać. I proszę Państwa, to jest sprawa całkowicie realna. O to trzeba walczyć i powiem ogólnie, popierać tylko tych kandydatów, którzy nie tylko deklarują politykę prorodzinną, ale proszę zobaczyć, jak oni głosowali. Przecież większość z nich to już ma całą historię. A jak oni głosowali w sprawie tak zwanej aborcji, czyli zabiegu przerwania życia, żeby nikogo nie urazić, prawda? Jak oni głosowali w sprawie Becikowego i paru innych pociągnięć pozytywnych, które w ostatnich czasach zrobiono, czyli władze te decydujące u nas zaczęły próbę odwrotu od realizacji planu Himmlera. No fajnie za to, jak widzicie, jestem błagonadziorny, jak to się mówi w Rosji. No trzeba oddać sprawiedliwość, ale zobaczcie, kto tu sypał piasek w tryby. Ja nie będę wymieniał ani partii, ani nazwisk, bo nie chcę tu żadnej agitacji prowadzić wyborczej. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Namawiam do obserwowania życiorysów decyzyjnych tych polityków. Jeszcze dodać proszę te trzy metody badania agentur obcych, nie agentów pierwszego reżimu, co tam kiedyś był, tylko obcych, zagranicznych agentur wpływu, bo to jest najgroźniejsza agentura, nie taka, co chodzi z aparatem i tam gdzieś dworce kolejowe fotografuje, to już jest anachronizm. Tak jest w ogóle niegroźny. Najgroźniejsza jest agentura wpływu, która z inspiracji zagranicznej, z inspiracji wrogów, często działając w dobrej wierze, a czasem za pieniądze, inspiruje błędne decyzje. Jeden z szefów wywiadu brytyjskiego powiedział, że w okresie pokoju główna metoda walki informacyjnej to inspirowanie u przeciwników błędnych decyzji. I na to proszę zwracać uwagę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie panu docentowi i naszym